Siema, jestem Piotr 355, a to jest gra Metro 2033. W poprzednim odcinku jacyś kolesie, można powiedzieć... No ale oczywiście weźmiemy jego lepsze rzeczy. Ok, już się można powiedzieć przygotowałem. No to można zdjąć. I oczywiście jeszcze to. Ok, możemy iść. Dobra, robię efekty dźwiękowe razem z grą. No, wolę własne światło. Naturalne. Dobra, po cichu tego nie załatwi chyba, która godzina, ich ostatnia. Skąd on się tu pojawi, ja pierdzielę. Kurde, jak ja się zdziwiłem, ja pierdzielę. Ja żyję. Dobra, ogólnie ja też zbytnio nie widzę. Celność to tam niezbyt. Czekaj, jakby wam tu rozjaśnić. No trochę lepiej.
trochę mało realistyczny, że trzeba tyle pakować. Kurde, jak się podleczyć? Kurde. Ja pierdzielę. Dobra, nie będę gasić tego. Oczywiście muszę znowu brać te pieprzone bronie. Nie to. To jest takie głupie strzelanie w głowę kilka razy. Call of Duty 1 była realistyczniejsza. Amunicji zapomniałem. No, daleko to on nie rzuca. Dobra, muszę zapamiętać za 30. Ciekawe dlaczego tych... nie wiem, może... a może w środku nic nie ma tam. Oho. Upyry od rody, zdochni! Maczliwo! Ale to jest śmieszne. Jak ktoś biorę od nich, to się tak poruszają. Kurde, sporo mają tych amunicji. Wolę na pewno jeszcze kilka razy strzelić. Spodek jest.
Ja się tak zastanawiam, dlaczego nie może przejść tu? Ja się tak zastanawiam... Coś mi się wydaje, że zbytnio nie była ciekawa do gry. Chociaż... grasz to jakoś nie jest tak ciężko kogoś pokonać, ale na przykład, że NPC będzie jakoś mądrzejszy albo masz mniej życia. Granada! Kolej on miał tych granatów. Okej, tu czysto, w pewnym sensie. Chociaż w sumie trochę ammo odzyskam. No i kolegę. Okej, okay. A dlatego tyle kurde granatów. Bo nie mogę podnieść, to sobie wziął, biorą. Ja się dziwię, że mi się udaje w ogóle to przejąć w jedną osobę. Oni mają niezły teren. Patrzą z góry na wszystko. No może prawie wszystko, ale tam broni można po bokach. Aha. Nigdy gadanie podczas gry mi nie przeszkadzało, bo tam rzadziej gadałem i mam ogólnie na przycisk. A jak częściej gadam, to trochę to jest uciążliwe. Ale mimo to wolę bardziej na przycisk. I tak normalnie. No trochę do tego zbierania jest. Dobra, zapalimy, bo ciemnica jest. Jak cholera. No w sumie na razie jest spokój. To to? O kurde, to już wiem. W sumie ja nie chciałem wiedzieć. Czy się nie pali? No nic nie ma, okej, dobra. No jakoś podczas strzelania zbytnio nie mam o czym gadać. A ten koleś to chyba tutaj jest. No. Чё за
O kurde. Nie. Ja pierdzielę. Możesz opuścić swoje oружие. A ty pewien? O ty chamie! Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Джаки Хан? Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут. А ты такие шибкие эксплоринг, Робе. Избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Teraz to nie wejdą. Ja bym z tym stał. Что ж, мудрое решение. А miałem inną? Miałem jakiś wybór? Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и... Dobra, czas na przyczynanie minął. Lubię takich konkretnych. Nigdy nikogo nie bywa. Ni ludzi, ni czudowisk. Szczur lądowy. A my jesteśmy. Oni znają, że my zdeś. Podejdź pobliżej k trubom i wsłuchaj się. Tylko nie słuchaj слишком долго. Dobra, o co chodzi o z tymi rurami? Niektórzy nazywają to pieniądze. Aha. Idziemy. Kurde, czy kluczyk da się wziąć? Nie. Bądź uważny. To bardzo niebezpieczne. Proszę cię, drug mój, nie wykluczaj świat. Inaczej nam przyjdzie zostać tu na wieki. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Wiecie co, to może je naładuję, żeby było ciekawiej. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Spoko. Idziemy. O, no, nie, już myślałem, że ten coś ma. No, w horrorach nigdy się nie patrzy za... raczej w horrorach lepiej patrzy za siebie. Tylko niestety tutaj nic nie wyskoczy. A może? Mama! Gdzie ty? Czekaj, podejdę. Aha, do nich nie... Ja nie mam. No, właśnie tak się... To bardzo niebezpieczny tunel. Proszę cię, drug mój, nie wykluczaj świat. Inaczej nam przyjdzie zostać tu na wieki. Zamrzyj i smatrzyj w przód. Nie думаю, że słowo kto здесь применимо. Не прикасайся к силуэтам. Добра, ты настолько. Сосредоточься. Давай, брат.
właśnie się zastanawiam. Nawet duchy takie mogą zabić. Dobra, nic tu nie ma. No jakieś dzielstwo. W stronę Artiom. No jakieś dzielstwo, no. Myślałem, że tu mnie nie dorwą. Этот тоннель переживает свое прошлое. No kurde. В сторону Артем. Dobra, teraz już nie będę niczego sprawdzać. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Akurat mieliśmy farta, że takie coś mieliśmy. Tak to trzeba było przytulać ścianę. Tak to się śpieszysz. Biegiem, biegiem. To je wojsko. Zamrij i smatrij w priod. Dawnym-dawno tu buszowana żystoka bitwa. I zaśitniki wsio jeszcze udzierżowują obronę. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Споко. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Salamu alaikum. No, działa. Ja предпочелbym, żeby to осталось naszej tajny. To немного liczne. Ja był z nimi, kiedy oni погибali. Ja był. Jedynym wyżywszym. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля. Нет, кто же не заслужили такие вещи. Рай и ад. Например, я. Некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро. W tych trubach. A, diabeł. Lieso. Czekaj, się rozejrzę. No. Сосредоточься. Дьявол. Ты скрылся. Достал мне зле. Проклятие. Этот несчастный Стургеневский.
Кажется, положение там становится... Ну так, тут трzeba przytrzymać R do ładowania. Nie ma tak, że klikniesz i tyle. Idziemy. No do karabinu mam mało, więc będę używać tego. Хан был удивительным человеком, не похожим на других. Пойдем. Okej, na chwilę zatrzymałem. Czyżby kolejny pociąg? Ono przybliża się. Da? To rzadki talent. Tak, zamrzyj. Czyli tym nie można przycelować, szkoda. Nazywajmy to anomalii. Nowego mira, nowe boliznie. Smażone stwory na wynos, czy smażone? Na samym dziele, ona nie zleje morskiego ognia. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Ну, придалось. Nie, w to jedno. To do ciebie. Gotów się. Чудовище возвращается. Jeśli sam sobie radzi, kurde. Ja mógłbym się nawet usunąć, żeby zaoszczędzić sobie amunicji. Jakich kości, kurde. Co za koleś. A, on ma to samo co ja. Kościciel 3000. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Ага, и так вот пепшу эти дживички. Мне еще вдаёт, что вдаёт лепей не дотыкать металли, але не хочу справдзать. Вот так оно и происходит. Живой пример. Но... Cóż za wyróżnienie. Прыгай nad резину. Tunel впереди должен być spokojny. My доберемся быстро. Okej, okay, to wbijamy.
No tak, a te mięciutkie fotelki, jakieś drewniane krzesło. Konto VIP. Psie! Te rozgoście. Podłoga dla wszystkich. U ciebie błogorodna i ważna misja. Nie думаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Але шкур, да. Живешь и живе. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители... Окей. Wiecie co? Ja będę kończył na dzisiaj odcinek. Do usłyszenia. Na razie.